Zbigniew Zając, telewizja Fight Time. Jesteśmy na Akademickich Mistrzostwach Polski w karate we Wrocławiu. No i pewnie bardziej oczekiwanie nawet niż nieoczekiwanie, spotykam tutaj Macieja Gębkę, piątego zawodnika Mistrzostw Europy w karate. Witam Cię, Maćku. Witam, Zbyszku, cześć. Fajnie, słuchaj, jutro startujesz, prawda, więc przed Tobą tak naprawdę dzisiaj jeszcze taki trochę dzień luzu, no ale jutro już na pewno będziesz do tego podchodził bardziej sportowo. Dokładnie tak, zgadza się. Jest to mój ostatni turniej przed turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, dlatego jest to świetna okazja, żeby zrobić taki finalny sprawdzian i po prostu jeszcze odbyć zawody przed tym, nie? I start normalny. Mistrzostwa Europy, czy był plan na piątkę, czy raczej myśleliście, celowaliście w pierwszą trójkę? Czy to jest, można uznać to za sukces, czy raczej traktujesz to jako porażkę? Traktuję to na pewno jako sukces, ponieważ jest to chyba najlepszy dotychczasowy mój wynik na mistrzostwach seniorskich. Jaki był plan? Szczerze po prostu chciałem wyjść i oddać jak najlepsze walki. Nie planowałem, nie celowałem w żadne miejsce czy coś takiego, po prostu chciałem jak najlepiej się zaprezentować. Jesteś studentem Politechniki Wrocławskiej, zgadza się? Tak, zgadza się. Jaki wydział, jaki kierunek? Jest to wydział mechaniczny i kierunek zarządzania inżynieria produkcji. Akademickie Mistrzostwa Polski to takie przetarcie, bo przed Tobą za chwilę jeszcze turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Już od razu Ci życzymy, żebyś na tych igrzyskach wystartował, nie dziękuj. No właśnie, ale jak jest z ampami? Traktujesz je jako przygotowanie, czy też po prostu jako taki pełnoprawny start? Każdy start, niezależnie od tego, z kim będę walczyć i jak to ma wyglądać dokładnie, no traktuję jako jakąś formę tam przygotowania, tak? Bo to jest jednak zawody i no jest jakby walka normalna, nie? Więc tak naprawdę każdy start traktuję jak przygotowanie i niezależnie od tego, jakie to są zawody, będę dawać siebie 100% i tyle. Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, to porozmawiajmy sobie przez chwilę o tym, jaka jest kwalifikacja właśnie, ile jeszcze nam brakuje, żebyś pojechał na Igrzyska Olimpijskie? No na Igrzyska Olimpijskie dostają, są właściwie parę sposobów, żeby się tam dostać. Można się dostać z rankingu światowego, czterech zawodników z rankingu światowego się, nie światowego, tylko olimpijskiego rankingu się tam dostaje. Jest też turniej kwalifikacyjny, czyli to jest to właśnie, gdzie będę reprezentować Polskę i to jest jakby dla mnie szansa. Jest też również reprezentant gospodarzy oraz są przyznane też dzikie karty. Wiele się działo w ostatnich latach w polskim karate, Polski Związek Karate, później Polska Unia Karate. Jak Ty widzisz te zmiany? Czy traktujesz je jako właśnie pozytywne, czy może tak jak część środowiska, która hejtowała te wszystkie różne działania, które się dzieją? No właśnie, jak Ty na to patrzysz? Ja patrzę na to jak najbardziej pozytywnie. Mam nadzieję, że wkrótce już wszystko będzie jak najlepiej ułożone, że będziemy pełnoprawnym, pełnomocnym związkiem, że będzie więcej tych pieniędzy na starty i mam nadzieję, że wszystko jest na najlepszej drodze do tego. No właśnie, proszę, narzekajmy sobie przez chwilę, bo mężczyźni może mniej narzekają, chociaż nie wiem, trudno mi jeszcze wyczuć. No ale dobrze, kwestia jest startów, no bo nie jesteście związkiem, który jest opłacany z ministerstwa, no to kto pokrywa wasze starty? No niestety musimy to robić z własnej kieszeni, musimy sami szukać sobie sponsorów. No i niestety takie smutne realia, nie? Więc mam nadzieję, że już w najbliższej przyszłości się to zmieni i no, będziemy mogli liczyć na to dofinansowanie jakby związkowe. No, mamy Dorotę Banaszczyk, mamy Igę Butry, mamy naprawdę wspaniały, no jesteś Ty, czyli mamy taką grupę zawodników, którzy, no nie wiem czy teraz już, no bo to tak naprawdę czekamy na ten turniej kwalifikacyjny w Paryżu, który będzie w czerwcu, no ale jakby jest ten, ta szansa, że w kolejnych latach, na kolejnych igrzyskach karate polskie pokaże się z naprawdę bardzo dobrej strony, no bo to szkolenie karate jest na bardzo wysokim poziomie. Tak, uważam, że karate w Polsce na przestrzeni ostatnich lat zrobiło bardzo duży progres. Już to nie wygląda tak jak kiedyś, że jechaliśmy na zawody i dostawaliśmy po prostu bęcki. Tylko gdzieś tam rzeczywiście się liczymy i, no i są też wyniki, choćby Dorota właśnie, która no, Mistrzostwo Świata zdobyła. Więc no pokazała, że można, nie? I, no i już też się tak zdarza, że po prostu zawodnicy jadą tam i walczą po parę walk i no i to jest rzeczywiście walka, a nie na zasadzie takiej, że dostajemy tą jedną walkę, bęcki i do domu jedziemy, więc coraz lepiej to wygląda. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, że w końcu będziemy wracać z paroma medalami z zawodów, a nie tylko z jednym na przykład. No to na koniec pytanie właściwie takie techniczne, no bo wiemy, że bardziej odnajdujesz się w kumite,
ale jak widzisz na przykład to trenowanie kata? Czy ono jest takie pełnoprawne i czy ono też przybliża do zwycięstwa w kumite? Kumite, czyli walka. Dla tych wszystkich, którzy może jeszcze nie widzieli karate, to kumite walka, kata to takie układy formalne. No właśnie. Znaczy ja treningu kata jakby nie wykonuję, jako początkujący jeszcze dzieciaczek, który dopiero rozpoczynał przygodę swoją z karate, no to wtedy to wiadomo, trener nam zarobił zarówno kumite, jak i kata, więc gdzieś robiłem to kata, startowałem też w zawodach. No i ja też ich podziwiam, no bo no, ja nie ujmuję im jakby, to jest bardzo, bardzo ciężkie, żeby tam w ogóle medal zrobić, to jest chyba jeszcze ciężej niż w kumite, więc... No naprawdę podziwiam, szanuję, ale no ja jakby w swoim programie treningowym nie uwzględniam kata. Maćku, w takim razie ty startujesz jutro, więc życzymy ci powodzenia. Natomiast, no cóż, mam nadzieję, że za chwilę w czerwcu spotkamy się i powiesz mi, że masz kwalifikację olimpijską. Również mam taką nadzieję. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dzięki.